Mamy nowy dolnośląski browar. Pierwsze piwo z Oławy do sprzedaży trafi w kwietniu. To kolejny etap piwnej rewolucji, która rozlewa się po Polsce od kilku lat i powoli, ale konsekwentnie podmywa pozycję wielkich koncernów piwowarskich. Natalia Suszek. Jęczmienne, żytnie i tradycyjne pszeniczne. Takie piwa już za 6 tygodni będą nadawały się do degustacji. Jak zapewnia właściciel browaru, oławskie trunki ma wyróżniać nie tylko niepowtarzalny smak i aromat, ale także tradycyjna receptura. Jest to próba rekonstrukcji historycznej, czegoś, co mamy zapisane na papierze czy na zwoju pergaminu i próbujemy wstrzelić się w ten smak. Przy produkcji oławskiego trunku zatrudnionych jest kilkanaście osób, w tym pan Jacek Przywara, piwowar, dla którego wyznacznikiem dobrego piwa jest pierwsze ważenie. Jego zdaniem o smaku decyduje odpowiednia ilość chmielu i granulatów. Serce piwowara jak najbardziej. I oławska woda i o tym to spowoduje, że to piwo będzie typowo oławskie. Tutaj bardziej skupiamy się na aromacie. To piwo oczywiście jest droższe. Nie ma siły, żeby było tańsze. To nie może być piwo supermarketu. Historia dolnośląskiego browarnictwa w wolnej Polsce jest, delikatnie mówiąc, przygnębiająca. 10 największych browarów w regionie od Skarbu Państwa za 22 miliony dolarów kupił w 1996 roku Ryszard Warisella. Piwo produkował tylko we Wrocławiu, pozostałe browary doprowadził do ruiny. 10 lat temu po browarze w Boguszowie oprowadzał nas dawny piwowar. To jest rok założenia tego browaru. 1701 rok. Przykro trochę, co? Przykro. Biznesmen kupował nie tyle browary, ile rynek. Dokładnie tak samo zrobił duński Carlsberg, który w 2001 roku od Ryszarda Warisselli kupił browary dolnośląskie Piast. Duńczycy wrocławski browar zamknęli w 2004 roku, a piwo Piast produkowali nad morzem. Budynki browaru zostały niedawno wpisane na listę zabytków. Nie będą więc zniszczone. Zostaną pewnie jedynym świadectwem tego, że kiedyś w tej części Polski produkowano piwo. Ten komentarz nagrałem dokładnie 8 lat temu. Myliłem się. Duże browary wprawdzie nie wznowiły produkcji, ale piwo na Dolnym Śląsku powstaje nadal. I to coraz lepsze. Wielkie koncerny dominują nadal na polskim rynku, ale coraz więcej Polaków docenia piwa regionalne. W ubiegłym roku liczba małych browarów przekroczyła w Polsce 100 i jest o 1/3 większa niż 5 lat temu. Małe browary powstają też na Dolnym Śląsku, w Jedlinie, Krząstawie, Wrocławiu i mają coraz więcej wielbicieli, bo małe jest piękne, a małe jasne najpiękniejsze. Fakty, Albert Bystroński.